Ważne jest, aby nowe pokolenia szły w kierunku budowania zdrowszego społeczeństwa, aby czuły się odpowiedzialne za rzeczywistość, w której żyją i były budowniczymi przyszłości, powiedział papież do uczestników 4. Światowego Kongresu Studentów Zagranicznych, zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Franciszek poruszył m.in. temat globalizacji, która sprzyjając spotkaniu i wymianie między kulturami, niesie też ze sobą negatywne konsekwencje. Są nimi pewne zamknięcia, mechanizmy obronne wobec inności, wewnętrzne mury, które nie pozwalają spojrzeć innym w oczy. Również w życie młodych, zauważył Franciszek, może się wkraść globalizacja obojętności. Invece, cari amici, vogliamo sommettere che il vostro modo di vivere. Jednakże, drodzy przyjaciele, jestem pewny, że wasz sposób przeżywania globalizacji może dać pozytywne rezultaty i wyzwolić wielki potencjał. To wy, studenci żyjący daleko od własnych krajów, w odmiennych rodzinach i kontekstach, możecie rozwinąć dużą zdolność do adaptacji, ucząc się być obrońcami innych jako braci oraz dzieła stworzenia jako wspólnego domu. A to jest decydujące, aby czynić świat bardziej ludzkim.